Szczerze mówiąc, nie wiem nawet, jaką formę będzie miał ten film, ale czułem, że muszę go nagrać, ponieważ zawsze jest mi szkoda klubów, które spadają z ekstraklasy, a przede wszystkim kibiców tych klubów. Mimo, że sam do końca nie wiem, jak to jest, i mimo tego, że nie jest to pewnie największa tragedia życiowa w życiu kibiców, to jednak no, na pewno to boli. Sam jako kibic nie doświadczyłem nigdy spadku swojego klubu z ligi, chyba, że nie wiem, jako sympatyk, to w tym sezonie na przykład szalkę spadło, któremu kibicuje w Niemczech. Ale tego tak bardzo nie przeżywam, natomiast jeśli ktoś chodzi przez całe życie na mecze swojego klubu, utożsamia się z tym klubem, yy, znajduje się w środowisku tego klubu, no to na pewno yy, poczucie frustracji, smutku jakiegoś żalu, przygnębienia, yy, straconej szansy, na pewno istnieje. Z doświadczenia też wiem, że kluby, które spadają z ekstraklasy, są nieco zapominane po pewnym czasie. Nie mówię tutaj o tym, że nagle kibice zapominają o tych klubach tak doszczętnie. Natomiast no, zmieniają się prawa transmisyjne, zmienia się nadawca. Jeszcze lata temu, no, nawet kilka lat temu, było to znacznie bardziej dramatyczne, bo, bo zespoły, które spadały z ekstraklasy, no w pierwszej lidze czasami nawet nie wszystkie mecze były transmitowane w kolejce więc teraz naprawdę pod tym względem jest plus, bo mamy mecze na Ipli, na Polsacie Sport więc ta otoczka jest całkiem fajna więc nie jest to aż tak złe a jeszcze wracając do tego zapomnienia no jest taka tendencja, że po prostu przestaje się śledzić pewne kluby wiadomo Ekstraklasa jest najważniejszą ligą w Polsce natomiast piłka nożna i oglądanie piłki nożnej zdecydowanie nauczyło mnie przez lata że i to nawet do swojego życia przekładam, i często nawet o tym mówię w rozmowach z osobami mi znajomymi, że piłka nożna i kibicowanie klubom piłkarskim nauczyło mnie tego, że dana sytuacja, w której się znajdujemy aktualnie, nie jest ostateczną sytuacją. Chodzi mi tu o to, że piłka nożna po prostu jest przewrotna. W jednym sezonie możesz być czerwoną latarnią ligi, dostawać oklep od każdego, jechać na wyjazdy i być jechanym przez wszystkich a w dwa lata później, nawet kilka miesięcy później, rok później możesz walczyć o Mistrzostwo Polski, o Europejskie Puchary, nawet o miejsce w górnej ósemce, jeśli będzie to dla ciebie sukcesem. I takich sytuacji w polskiej piłce było naprawdę bardzo dużo. I teraz może powiem coś, co niektórzy uznają za głupie, może trochę przesadzone. Natomiast uważam, że takie przesadne przejmowanie się aktualnym losem twojego klubu nie jest do końca dobre. Spójrzmy sobie chociażby na kluby z Łodzi. Jakoś 10 lat temu kibice tych klubów po prostu powinni wpaść w żałobę. Oba te kluby przecież po spadku z Ekstraklasy niewiele później musiały rozpocząć swoją przygodę z piłką nożną od zera. A dzisiaj co by nie mówić i Widzew i ŁKS mają naprawdę solidne zaplecza. Jeśli nie awansują w tym sezonie to awansują za rok, za dwa, za trzy. A osobiście uważam, że pod Beskidzie ma drogę ŁKS-u i Widzewa już dawno za sobą, ponieważ jest tam naprawdę dobra infrastruktura. I ogólnie baza do grania. Inny przykład to chociażby Raków Częstochowa, który jeszcze kilka lat temu grał w drugiej lidze. Ja nawet muszę przyznać, że szczerze mówiąc, nie do końca w ogóle brałem pod uwagę, że ten zespół może być w ekstraklasie za kilka lat. A proszę, teraz są ewidentną czołówką tej ligi. Drugie miejsce i Puchar Polski w jednym sezonie, da się. Inny przykład, chociażby Piast Gliwice. Sezon 2017-18 otarli się o spadek, rok później Mistrzostwo Polski, dwa lata później trzecie miejsce. I teraz też walczą o europejskie puchary. Poza tym Podbeskidzie to jest klub z charakterem. Pamiętam kilka lat temu, jeszcze jak Podbeskidzie grało w pierwszej lidze, jeszcze przed tym pierwszym awansem do Ekstraklasy. To niesamowitą przygodę Podbeskidzia w Pucharze Polski, pokonana wówczas Wisła Kraków, prawie też udało się wygrać z Lechem Poznań, przy okazji awans do Ekstraklasy w bardzo fajnym stylu. A mimo to uważam, że aktualne Podbeskidzie jest w stanie dorównać tamtejszemu, ponieważ... Teraz macie zupełnie inną infrastrukturę, jesteście zupełnie inaczej postrzegani w Polsce jako klub. Więc jeśli miałbym teraz powiedzieć coś bezpośrednio do kibiców Podbeskidzia Bielsko-Biała i ogólnie do Podbeskidzia Bielsko-Biała, pokazywaliście w przeszłości, że jesteście w stanie wygrywać, jesteście w stanie osiągać sukcesy. Ten sezon ewidentnie wam nie wyszedł, ale tak jak wcześniej mówiłem, teraz wam nie wyszło, za rok wam wyjdzie, a komuś innemu nie wyjdzie. I naprawdę warto marzyć jako kibice, naprawdę warto. I uważam, że wszystko, co najlepsze, jeszcze przed Wami.